Siema, siema, widzu, kolejny dzień na polskim YouTubie i kolejny nowy dom ekipy. Spoko, ja też nie mogłem uwierzyć, ale tak, jest kolejny dom ekipy. Ja nie wiem, ci youtuberzy w Polsce myślą, że otworzą dom ekipy i automatycznie będą mieli hajs i fame jak Freeze. Ale jeżeli ty, widzu, masz jakiś hajs zaoszczędzony, to zapraszam cię na zebranka.pl, dlatego, że w niedzielę jest ostatni dzień, gdy możesz kupić taki ładny ciuch, jak tutaj widzisz, kolorowa zebra, haftowana, taka kolorowa, że taka tęcza jest dosłownie, więc wbijajcie, bo raczej już nigdy tego nie ujrzycie na własne oczy. Ale mam nadzieję, że nie jesteś cymbałem i ujrzałeś na oczy tego lajka pod filmem, bo jeżeli nie, to naprawdę, no człowieku, co ty robisz w ogóle tutaj? O subskrypcji za edycję mówię, bo ja dobrze wiem o tym, że jeżeli oglądasz mój film, to raczej subskrybujesz, tak? No nie jesteś takim... dobra, nie. Przejdźmy do filmu. I tak, Dominik Rupiński założył swój dom ekipy. Nazwał go Blaze House. Myślę, że to jest idealna nazwa, bo tak aż jak to czytasz, nawet nie wiesz, kto tam jest, nie wiesz, o co chodzi, to i tak jak to czytasz Blaze House, to automatycznie wiesz, że tam będzie żenada totalna. Witam w The Blaze House. Nie, po co on puszczał to oczko i po co i tak zaczęli, że o Jezus, aha, pukam do tych drzwi. No Janusz, specjalnie wyjdę z naszego domu, zacznę nagrywać nasze drzwi zamknięte i zapukam do drzwi i ty otworzysz, dobra, i powiesz witam w Blaze House i puścisz oczko. To jest takie, to jest żenujące, naprawdę. Okej, wiecie, ja nie jestem taki, że same negatywy mówię, bo nie jestem takim totalnym hejterem, jestem tylko tak lekkim hejterem. Więc widzu, powiem ci tyle. Logo mają ładne oraz dom mają fajny i na razie nic poza tym nie zobaczyłem. Słuchajcie, jak widzicie, jesteśmy w domu, w którym aktualnie będę mieszkać, ale nie mieszkam tutaj sam, ponieważ jest ze mną, uwaga, kto? Pewnie jakaś banda cringe'owych youtuberów, wow, ale super! Filip, który jest za kamerą. Chodźcie na chwilkę tutaj do salonu. Kumacie, przeprowadzacie się z Dominikiem Rupińskim, myślisz, że zostaniecie super promo i będzie zarąbiście, będziecie tworzyć super content, a on cię przedstawia w pierwszym odcinku w odbiciu lustra, gdzie cię nawet nie widać. Jest z nami Paweł! Nie. Tutaj pierniczę o tym, że no, to słowo na K jest, dlatego zachowaliśmy bezpieczeństwo, bla, 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 bla. Czy sytuacja uspokoi, to myślę, że będzie u nas bardzo dużo gości, ponieważ idziemy trochę w klimat takiej ekipy amerykańskiej. Idziemy w klimat ekipy amerykańskiej, a jaki polski youtuber, który zakładał jakąś ekipę, nie szedł w klimat amerykański? Poczekaj, inaczej jeszcze. Jaki youtuber nie szedł w klimat amerykański? Dosłownie cały content na polskim YouTubie jest skopiowany z Ameryki. No chyba, że chodzi o Tindery Teamu X, to jest kopiowane z Anglii. Amerykańskiej, czyli tak jak chociażby pewnie kojarzycie Vlog Squad. Ale co ma Vlog Squad do waszej ekipy? To jest tak jakby porównać kamerzysty piosenki sprzed roku do dobrej muzyki. Nie, to się nie łączy. David na przykład mieszka sam z asystentką, czyli też jest ich mało, ale nagrywają z bardzo dużą ilością osób i właśnie chcemy, żeby tutaj tak było. Wiecie, no to jest przynajmniej pierwsza ekipa, która się przyznała, że inspiruje się z Ameryki. Pomimo tego, że pewnie bardziej się inspiruje Freezem oraz Team X-em, że to jest popularne w Polsce, to pewnie dlatego to robi, ale teraz lepiej jest w Polsce, jak otwierasz jakiś team, powiedzieć, że kopiujesz Amerykę niż Polskę. Jesteśmy w trójkę, ale zapraszamy wszystkich na nagrywki i będzie tutaj, mam nadzieję, dużo osób. Czy on właśnie powiedział, że zaprasza wszystkich na nagrywki? No tego w Polsce jeszcze nie było, żeby zaprosić każdego swojego widza do swojej ekipy i nagrywać z nim odcinków. To jest akurat oryginalne i gratuluję, Dominiku. Wiem, że nie o to mu chodziło, Jezus. Ale w momencie, kiedy będzie to po prostu bezpieczne. Jak wiecie, z Filipem mieszkałem już od prawie 2 lat razem, więc tak naprawdę dołączył do nas tylko Paweł, który jest tutaj. Pokażę jeszcze Pawła. A Paweł też był z nami od samego początku zagrożenia, które jest aktualnie w Polsce i na świecie, ponieważ byliśmy też razem na wyjeździe w Stanach. Więc no, teraz już zostajemy tutaj, nie ruszamy się stąd, możemy sobie zrobić to naprawdę spokojnie kwarantannę. Dobra, to już jest nudne, naprawdę. Jeżeli to ma być twój pierwszy film twojej całej ekipy, a drugi film ma być na twojego kolegi kanale i ten film to cała prawda o nas, Q&A, naprawdę. Pierwszy odcinku wygląda jakby nie spał parę dni i oprowadza po domu, a drugi film to Q&A, nikogo nie będziecie obchodzić, Jezus, marketingu, no prosty marketing wam brakuje tutaj, powinniście mnie zatrudnić, naprawdę, wszystkie te ekipy, co teraz się otwierają, powinny mnie zatrudnić i ja bym im ogarnął taki start, że normalnie byli zarąbici. Bo to, co ja widzę i wiedząc, że on pewnie zainwestował jakieś pieniądze w to i teraz dosłownie tylko to będzie tracić, bo to jest tragiczne. Nie możesz mieć intra oraz takiego pięknego loga, jakby to zapowiadał jakiś super, kurde, serial na telewizji czy coś, a ten cały film wygląda tak i widz usypia przy tym. Dosłownie mógłbym to włączyć, jak idę spać, bym za.
zasnął. Ponieważ mieszkanie, dom, jest olbrzymi i nie musimy z niego po nic wychodzić. Także aktualnie miejsce, w którym jesteśmy, to jest samo wejście do domu. Jest wielki hol z wejściem na górę. Wejście. Więc tutaj są schody, tam jest olbrzymia szafa, tego nie będę wam pokazywać. No i tutaj na samym wejściu mamy małą łazienkę, która kojarzy mi się z Maroko. Kozak, każdego to interesuje, że twoja łazienka w twoim nowym domu kojarzy cię z Maroko. Wow. Oni to chyba po prostu raz nagrywają i wrzucają jakby czysty plik bez montażu na YouTube. Naprawdę, tak wygląda. Ponieważ mamy tutaj takie piękne ozdoby niebieskie. Wiecie, łazienka do gości. Naprawdę nawet nie wszedłeś do tej łazienki, tylko zacząłeś o niej opowiadać, pokazując tylko kran. Serio? Ja pierdzielę. No, nie wiem co jest z tymi ludźmi. To znaczy wiecie, no to jest taka instagramowa modelka i też na TikToku prowadzi, to jest TikToker w pewnym sensie, więc jakby rozumiem dlaczego nie ma rozumu, ale no bez przesady, nie? Przejdziemy do salonu, który robi wrażenie, to chcę wam pokazać prawe skrzydło domu, później przejdziemy w lewe skrzydło domu i pójdziemy na górę. Lewe i prawe skrzydło domu, nikogo nie obchodzi, że masz jakieś skrzydełka domu, ja pierdzielę. Zanim jeszcze przejdziemy do tego skrzydła, tak jak to nazwałem, to chcę wam tylko powiedzieć, że chcemy was trochę wprowadzić w proces tworzenia tego projektu. On powiedział, że on chce być jak Vlog Squad, czyli David Dobrik. David Dobrik robi krótkie, ale bardzo jakby takie pełne emocji filmy. A on robi długie i nudne filmy. A i on powiedział, że on chce być jak David Dobrik. No okej. I stworzenia tego domu, ponieważ wiecie, ekipy zazwyczaj wyglądają tak, że mają już wszystko gotowe. Już jest merch w sprzedaży i w ogóle nie wiadomo co. Już jest merch w sprzedaży, dobrze, mordo, mordunio moja. Już ci wytłumaczę. Team X na początku nie miał żadnych ciuchów w sprzedaży i to przez długi czas. Ekipa Freeza też chyba przez pół, nawet ponad pół roku też nie miała merchu. Więc co ty pierniczysz? Co ty masz w swojej głowie? Ja tego nie rozumiem. Także od początku do końca będziecie widzieli, jak ten proces powstaje, jak ten dom powstaje, no i też może kiedyś będzie merch. Może kiedyś będzie merch? Jak może kiedyś będzie? Sugerując, że może kiedyś będzie, dobrze wiesz o tym, że będzie merch. I dobrze wiesz o tym, że będziesz sprzedawał koszulki i bluzy dla swoich widzów, tak? Z jakimś logiem Blaze House i wow, każdy to będzie nosił. Nie, nie będzie nikt nosił, bo tworzycie nudny content. Jeżeli to ma być wasz pierwszy film, to ja nie wiem, no ja skipuję większość tego, naprawdę. Widzowie, to co ja wam pokazuję na tym filmie, to jest dosłownie najbardziej ekscytujące fragmenty tego filmu. Tutaj jest security room, do którego was nie będę wprowadzać. Nie pokażę wam, jak wygląda security room, ale pokażę wam dokładnie, gdzie jest, żebyście jakbyście się włamali, to dokładnie wiecie gdzie iść. Dzisiaj będę chciał wam zrobić oddzielny filmik, jak tutaj malujemy ściany, później jak wstawiam różne meble. Ej, ja już widziałem coś takiego na YouTubie i to polskim, to jest oryginalny. Tak, rób live'y, jak remontujesz pokój. To było kiedyś popularne i myślę, że brakuje tego na polskim YouTubie. Wiecie o kogo mi chodzi i o co mi chodzi na pewno. Więc to jest moja garderoba i wejście do sypialni i tutaj jest ta łazienka, o której wam mówiłem, że możecie wejść z korytarza. I to jest chyba największa łazienka w domu, w której też jest dość spolareko, ale mamy tutaj wannę z hydromasażem. Tutaj jacuzzi, jacuzzi. O, to będzie idealna wanna, żeby kontynuować swoją popularną serię, czyli wanna pełna XXX. Na przykład tak jak Mortalcio kiedyś robił wanna pełna herbaty, to on tak dalej robi. Znaczy w sensie Dominik Rupicki, nie? Salon jest główną częścią tego domu i tu będzie pewnie najwięcej nagrywanych filmów. Tu wszyscy będziemy razem się spotykać, więc na razie jest trochę... Każdy team dosłownie nagrywa w salonie. Ekipa, Team X, kurde, no dosłownie każdy team nagrywa w salonie. To nie jest nic specjalnego. Po co to... Pusto, będzie dużo rzeczy zmienionych, bo też chcemy w ogóle wywalić ten stolik, jakiś inny dać. Tam jest taka dziwna wnęka. Wiecie co, w sensie ja nie czuję jakoś mega cringe'u. No okej, lekko żenujące to jest, że stworzyli ekipę i ogólnie niektóre rzeczy, które mówi. Ale nie czuję cringe'u, tylko czuję po prostu zasypianie. Czuję, jakbym oglądał jakby youtubera, który dopiero początkuje na YouTubie i widać, że taką amatorkę i nudę i taką, no, że nie jest to profesjonalne. Ale gościu ma prawie milion subskrypcji, jest w tej branży długo. Branży, o Jezus. Ale jest na YouTubie długo i on dalej tworzy filmy, jakie ludzie tworzyli w 2012, jak zaczynali na YouTubie. No okej, kumamy, masz więcej pieniędzy niż my. Okej, kumamy, masz większy dom niż my. Okej, kumamy, pokazujesz nam swój dom. No i tyle, okej, no pięknie. YouTuberzy myślą, że wynajmą jakiś mega, kurde, super willę. Wow, ale drogi dom, masz więcej kasy niż my. Okej, rozumiemy. I od razu będą mieli wyświetlenia, to tak nie działa, no. To też zobaczycie pewnie u Filipa na kanale. Ale mam tutaj wystarczająco miejsca, żeby postawić łóżko albo materac jakiś. Tam postawić kanapę. Tutaj i tutaj.
tam kloca postawię. Ogólnie w garderobie. Tam kloca postawię, ale śmieszny żart, Jezus Maria, ale wy jesteście śmieszni oraz ciekawi w tym domu. Nie wiem, pierwszy raz nagrałem film, który totalnie bym nie wrzucił, ale to jest daily, więc wrzucę wam to, ale to jest według mnie nudne, ten cały dom. Jakby jedynym powodem, dlaczego nagrałem o tym, to jest to, że po prostu no chciałem zobaczyć nowy dom ekipy jakiś jest, prawda? Kolejni ludzie, którzy zakładają dom, może coś będzie ciekawego, może akurat ten mi się spodoba, ale ten spowodował, że dosłownie po tym filmie nawet nie montuję tego do końca, idę spać, serio. Ja nawet nie mam pojęcia, dlaczego to Blaze House się nazywa, jakby, nie wiem, Blaze, że o, super, będzie się działo? Nie, to Blaze to jest chyba o to chodzi, że będzie się jarać mega dużo zioła i będzie się zamuleni jak na tym filmie. O Jezus, przepraszam, dobra, idę, bo trumanuję tutaj na razie, widzowie. Zostawcie łapka, zebranka.pl. Nie wiem, na razie.